Dziś środa, 2 listopada. Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia Teledziennika. Od kilku dni kobiety rodzące w obu oddziałach położniczo-ginekologicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Radomiu mogą korzystać z nowo wprowadzonego systemu Rooming In. System Rooming In polega na tym, że od momentu porodu do wypisania matka przebywa z dzieckiem. Dziecko to jest pielęgnowane przede wszystkim przez matkę przy współudziale personelu, który obsługuje daną salę. Aktualnie nie wszystkie kobiety u nas w oddziale będą mogły przebywać w systemie Rooming In. Rooming In w chwili obecnej dotyczy pacjentek, które odbyły poród siłami natury. Natomiast nie dotyczy on pacjentek, które rodziły przez cięcie cesarskie oraz w odcinku septycznym. Wynika to z trudności adaptacyjnych tych odcinków. Przede wszystkim radykalnie musiałaby spaść liczba łóżek połogowych, a na to w chwili obecnej szpital nas nie może sobie pozwolić. Czy będą pobierane jakieś dodatkowe opłaty? Zdecydowanie nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty. Z tego, co wspominał pan ordynator, jest to pani już trzeci poród. Jak pani ocenia wprowadzony nowy system, że bezpośrednio po porodzie może pani przebywać z dzieckiem? No uważam, że to jest system, który powinien zdać egzamin, bo dziecko jest w ogóle dużo spokojniejsze jak dzieci, które były donoszone do matek. A w tej chwili dzieci przebywają razem z matkami, czyli są takie spokojne, najedzą się i no a zobaczymy jak to dalej, no bo tak dzisiaj, no to pierwszy dzień to po prostu sama radość, a czy jutro tak będzie, no to, no bo już człowiek taki bardziej przemęczony, no zobaczymy jak te dzieci będą się po prostu przez tą noc zachowywały, no przez w ogóle w ciągu dnia, jak tam. No na razie to uważam, że to jest dobre. Jak już informowaliśmy, wojewoda radomski Zbigniew Kuźmiuk przebywał służbowo na Ukrainie. O wynikach wizyty rozmawiał dziś z dziennikarzami. Myślę, że na efekty wizyty na Ukrainie przyjdzie nam jeszcze troszeczkę poczekać. No przede wszystkim chciałbym wszystkich Państwa poinformować, że dojdzie do rewizyty. W 8 i 9 będzie tutaj delegacja z województwa wołyńskiego, z wojewodą wołyńskim. W skład delegacji będą wchodzili również przedstawiciele przedsiębiorstw, na których nam szczególnie zależało. Tutaj bardzo szczegółowo mówiliśmy o ofercie radomskiej blaszanki dotyczącej produkcji i sprzedaży na tamtejszym rynku kuchni gazowych. Mam nadzieję, że przedstawiciel przedsiębiorstwa, które być może zaproponuje właśnie jakąś formę kooperacji w tym zakresie, w Radomiu się pojawi. Drugi taki obszar, którym szczególnie województwo radomskie, jak sądzę, powinno być zainteresowane, to jest skóra i wyroby ze skóry. No, my nie ukrywamy, że szczególnie zależy nam na surowcu pochodzącym ze wschodniej granicy, natomiast z kolei Ukraińcy no raczej chcieliby, aby ewentualnie ten przetworzony surowiec także trafiał do ich fabryk i tam z tego było produkowane obuwie. Rzeczywiście to, co już mówiliśmy wcześniej, jeśli chodzi o ukraińskie przedsiębiorstwa, sporo z nich ma niewykorzystane zdolności produkcyjne, produkują te przedsiębiorstwa 2-3 dni w tygodniu. W związku z tym poszukiwanie współpracy, która mogłaby odbywać się zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. I to jest ten typ współpracy, na którym Ukrainie bardzo zależy. Natomiast trzeba by chyba już odłożyć takie propozycje, które często są składane na tamtych rynkach, że raczej poszukujemy tylko i wyłącznie rynku zbytu dla naszych produktów, nie proponując nic więcej. Myślę, że właśnie teraz jest czas, aby te propozycje zmierzały w tym kierunku i mam nadzieję, że wtedy, kiedy będzie ta rewizyta strony ukraińskiej, to ze strony przedsiębiorstw tutaj radomskich takie propozycje zostaną złożone. Pomimo wcześniejszych próśb policji, nie wszyscy kierowcy zwiększyli ostrożność jazdy w dniu święta zmarłych. W ciągu 5 dni na drogach województwa radomskiego wydarzyło się 36 wypadków. Na miejscu lub w drodze do szpitala zmarło 8 osób,
44 osoby zostały ranne. Oprócz tego policji zgłoszono 79 kolizji. We wszystkich wymienionych zdarzeniach rannych zostało 14 pieszych, zginęło 3. Najczęstsze przyczyny wypadków to niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, ewidentne wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, nieuwaga i roztargnienie pieszych, nietrzeźwość kierujących, co czwarte, piąte zdarzenie było spowodowane przez osobę nietrzeźwą. Najbardziej obfitym zdarzenia drogowe dniem była sobota. Tego dnia zgłoszono policji 34 kolizje, z tego 2/3 w samym Radomiu. Podstawowa przyczyna to najechanie na tył pojazdu poprzedzającego w wyniku niezachowania właściwego odstępu. Policja zwraca również uwagę pieszym, że przy obecnych warunkach oświetleniowych osoba ubrana w szary strój jest zauważana przez kierowcę z odległości około 30 metrów, więc hamowanie rozpoczyna się już po przejechaniu człowieka. Przede wszystkim więc przez ulicę należy przechodzić w miejscach jasno oświetlonych i odpowiednio oznakowanych. Nie bez znaczenia jest również stan oświetlenia pojazdu. Przypomnijmy, że od 1 listopada światła mijania należy włączać przez całą dobę. Jeszcze przed okresem świątecznym policjanci przeprowadzili w województwie radomskim akcję światła, kontrolując 883 pojazdy. Ujawniono 448 usterek w oświetleniu, w tym 63 niesprawne światła drogowe, 83 mijania, 57 pozycyjnych, 41 kierunkowskazów, 40 świateł stop, 106 niesprawnych żarówek oświetlenia tablic rejestracyjnych. Wykryto 45 przypadków nieprawidłowego ustawienia świateł, 21 przypadków ich całkowitego braku. Zatrzymano 50 dowodów rejestracyjnych, 6 praw jazdy, do dalszej jazdy nie dopuszczono 16 pojazdów. Nałożono 227 mandatów karnych, sporządzono 10 wniosków do kolegium. Te liczby mówią same za siebie. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu dziękują za naszym pośrednictwem firmie Stagmar, która naprawiła uszkodzoną nawierzchnię ulicy Barlickiego przy cmentarzu na Firleju. Tylko dzięki pracownikom tej firmy, chcącym pracować w święta, autobusy MPK mogły kursować normalnie. Radomska Prokuratura Rejonowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 6 mężczyznom, u których znaleziono nietypową broń – strzelające długopisy. Strzelające długopisy to 20-centymetrowe rurki profesjonalnie gwintowane i wytrawiane chemicznie. Można z nich oddawać strzały nabojami stosowanymi do karabinków sportowych. Eksperci stwierdzili, że broń została wyprodukowana w fabryce zbrojeniowej. W maju bieżącego roku z takiej właśnie broni zostali postrzeleni dwaj chłopcy w Kosowie. Strzelał do nich ich rówieśnik. Chodziło wówczas o upozorowanie porwania. Radomska policja zatrzymała strzelca, a następnie pracownika zakładów metalowych Łucznik jako podejrzanego o produkcję niebezpiecznych rurek i kolejnych posiadaczy długopisów. Prawdopodobnie dwóch oskarżonych jest pośrednikami w sprzedaży nietypowej broni. Zebrany materiał procesowy jest, zdaniem prokuratora, zbyt wątły, żeby wszcząć śledztwo w sprawie miejsca produkcji strzelających długopisów. Nie można więc w tej chwili z całą pewnością powiedzieć, czy zostały one zrobione w radomskim Łuczniku. Skonfiskowaną broń w ilości 11 sztuk zdeponowano w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji w Warszawie. W ramach rewindykacji majątkowych osławiona radomska hala RZO przejdzie prawdopodobnie z powrotem na własność kościoła. Hala widowiskowa RZO, od lat strasząca swoim wyglądem przy ulicy Waryńskiego, dała już zarobić przynajmniej 3 pokoleniom dziennikarzy. Przez blisko 40 lat naigrywano się z niej na łamach wszystkich lokalnych gazet. Niektórzy żurnaliści nie bez racji prorokowali, że prowizoryczna budowla wreszcie kiedyś się zawali, pogrzebie w ruinach ludzi i po takiej tragedii jej administratorzy pójdą do więzienia, a dziennikarze do kasy po grubszą gotówkę za sensacyjny materiał na pierwszej stronie. Hala jako taka została wzniesiona jako tymczasowa konstrukcja w roku 1932 jako miejsce diecezjalnego kongresu eucharystycznego. Parafia Najświętszej Marii Panny jeszcze przed wojną w roku 1939 wykupiła od miasta plac, na którym obiekt stoi. Za miłościwie panującej władzy ludowej kościół zmuszony był halę wydzierżawić Radoskurowi, czyli znacjonalizowanej fabryce Baty. Prawie przez cały powojenny okres hala RZO służyła jako miejsce imprez sportowych i kulturalnych. Odbywały się w niej mecze bokserskie i koszykówki, występowali artyści najlepszych zespołów teatralnych i operetek. Bawiono się na zgaduj zgadulach i wesołych autobusach, śpiewało tu i tańczyło Mazowsze i Śląsk. Bito brawo najlepszym polskim i zagranicznym estradowcom. Dorośli bawili się na sylwestrach, dzieci na imprezach choinkowych. W związku z niebezpieczeństwem zawalenia się wiekowej konstrukcji, obiekt najpierw podparto słupami, a następnie zamknięto. Przed kilkoma laty kościół w ramach rewindykacji majątkowej upomniał się o swoją własność. Czy zostanie mu ona zwrócona,
zadecyduje w najbliższych dniach Komisja Majątkowa przy Biurze do Spraw Wyznań Urzędu Rady Ministrów. Dziś około godziny 14.15 na skrzyżowaniu ulic Struga, Żółkiewskiego i Kozienickiej z samochodu KAMAZ spadła metalowa konstrukcja, którą załadowano wcześniej w zakładach metalowych na Gołębiowie. Pojazd nie był własnością zakładów, a jego kierowca nie zwrócił większej uwagi na zgubę, pozostawiając ją na jezdni. Spowodowało to całkowite zablokowanie skrzyżowania, trudne do usunięcia nawet dla przybyłych na miejsce funkcjonariuszy radomskiej drogówki. Doszło również do jednej niegroźnej na szczęście stłuczki. Po pewnym czasie pojawił się człowiek podający się za właściciela zguby, twierdząc, iż udał się po trójkąt ostrzegawczy. Nie był jednak zbyt skory do wyjaśnienia przyczyn tego zdarzenia. Przepraszam bardzo, może jednak zechciałby pan powiedzieć, jak do tego doszło? Moje ostatnie słowo, nie udzielam wywiadu. Usuwanie zatoru trwało do godziny 16.30. Jeszcze jeden potężny korek powstał dzisiaj na ulicy Żeromskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Młynarską. Powód? Prace ziemne rozpoczęte jak zwykle w godzinach największego natężenia ruchu. Zdjęcia, które państwo oglądają, wykonaliśmy tuż po godzinie 15.00. Po informacjach dotyczących zmian składek ubezpieczenia OC w PZU rozdzwoniły się w naszej redakcji telefony. Widzowie pytają, co oznacza zakwalifikowanie województwa radomskiego do piątej grupy oraz czy prawdą jest, iż składki wzrastają o 30%. Podział na strefy taryfowe to jest uzależnione od szkodowości, jaka jest w danym województwie. I Radom i był w piątej grupie i pozostał w tej samej grupie, to znaczy, że no, szkodowość się utrzymuje, można powiedzieć, na tym samym poziomie. Bo jeżeli ona była mniejsza, mogłaby przejść o jedną grupę wyżej, a o ile by była wyższa, no to na pewno by przeszła do szóstej grupy, gdzie ta stopa składki by na pewno jeszcze była wyższa. Tak więc w Radomiu mamy piątą grupę, a składki wzrosły średnio o około 14%. Wynoszą one obecnie w pierwszej grupie, czyli grupie samochodów o pojemności silnika do 900 cm sześciennych, w tym również Cinquecento, 1 150 000 zł, wcześniej 990 000. W grupie drugiej samochodów o pojemności silnika od 901 do 1250 cm sześciennych składka wynosi 1 750 000, wcześniej 1 530 000. W grupie trzeciej samochodów z silnikami o pojemności od 1251 do 1500 cm sześciennych składka ubezpieczenia wynosi obecnie 2 650 000 zł, wcześniej 2 310 000. Co ważne, do tej grupy zakwalifikowano również samochód marki Warszawa oraz samochody osobowe FSO Fiat 125P i Polonez o pojemności silnika około 1600 cm sześciennych, w zasadzie do 1600 cm sześciennych. Powyżej 1500 cm sześciennych dla tych samochodów składka wynosi 3 750 000, wcześniej 3 350 000 zł. Tradycyjnie mamy jeszcze dla państwa wiadomości sportowe, aktualności z giełdy oraz średnie kantorowe kursy walut. Ja się już z państwem żegnam i zapraszam na jutro. Czołowy tenisista stołowy Euromireksu Leszek Kucharski otrzymał propozycję objęcia funkcji szkoleniowca kadry narodowej juniorów i kadetów. Wielce prawdopodobne jest więc zakończenie przez 35-letniego pingpongistę czynnej kariery zawodniczej, często ostatnio zakłócanej poprzez problemy natury zdrowotnej. Kontuzja odniesiona przez Artura Piłata w niedzielnym spotkaniu Radomiaka z Hetmanem Zamość okazała się groźniejsza niż początkowo przypuszczano. U 19-letniego piłkarza stwierdzono obustronne zerwanie wiązadeł kolana, co oznacza konieczność przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Przypuszczalny okres rozbratu zawodnika z futbolem potrwa co najmniej miesiąc. A tak Artur grał w swoim najlepszym ligowym występie przeciwko Polonii w Warszawie. Zaplanowane na 12 i 13 listopada spotkania siatkarzy czarnych z AZS-em w Częstochowie rozegrane zostaną awansem 8 i 9 bieżącego miesiąca. Powodem zmiany pierwotnego terminu gier jest udział drużyny mistrza Polski w rozgrywkach o Puchar Europy.